Bogu. Chcemy wam opowiedzieć o Jezusie, który zmartwychwstał, który żyje. O Bogu, z którym mamy relacje 24 godziny na dobę. Kochani, jesteśmy tutaj dla was. Jesteśmy tutaj z miłości. Chcemy wam powiedzieć, że Jezus Chrystus chce się z wami pojednać. Jesteśmy tutaj po to, abyście usłyszeli, że dziś kładę przed wami życie i śmierć. I jeżeli dziś przyjmiesz życie i ty umrzesz, idziesz do nieba. Idziesz do nieba i będziesz zbawiony. Kochani, byłem 8 lat uzależniony od narkotyków. Byłem dealerem narkotyków. Miałem życie popaprane. Narkotyki, burdele, seks. Ale chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus zmienił moje życie realnie o 180 stopni. I ja tu dziś stoję i wam mówię, że Jezus Chrystus żyje, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że Jezus Chrystus takiego popapranego gościa jak ja ogarnął. I ja nie musiałem się starać. Jezus Chrystus dał mi łaskę. I Jezus Chrystus chce tobie dziś dać łaskę, ale pytanie, czy ty tego chcesz? Czy ty chcesz poznać Jezusa? Nie tylko w niedzielę. Jezus Chrystus chce mieć z tobą relację na co dzień. Jezus Chrystus uzdrawia, uwalnia. Ja takiego Boga poznałem. Nie poznałem Boga, który mnie gdzieś bił. Słuchajcie, przyszedłem do Jezusa brudny, naćpany. I powiedziałem, zmień moje życie. I on to zrobił. 3 lata, jestem czysty. Duch Święty, Jego święta krew mnie oczyściła. Ogarnął moją psychikę, czyli duszę. I dziś jestem nowym stworzeniem. Bo w 2015 roku narodziłem się na nowo. Z Bożego Ducha. Z Bożego Ducha. I Jego Święty Duch mieszka teraz we mnie. Jego Święty Duch mieszka w moich przyjaciołach. I zatrzymajcie się i posłuchajcie, bo każdy z nich ma inne świadectwo. Inne świadectwo. Ja nie chcę wam sprzedać martwej religii. Ja wam chcę dać życie. Bo Jezus Chrystus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. I ja teraz ci mówię, otwórz oczy. Otwórz swoje serce na to słowo, co ci ludzie będą wypowiadać. Bo to nie oni wypowiadają, to wypowiada Duch Święty. Bóg jest dla ciebie. Bóg czeka na ciebie. Ale pytanie, czy ty chcesz Go poznać? Bo to, co ci dziś od Niego oddziela, to twoje ego, egocentryzm i grzech. I grzech. Bóg nie toleruje grzechu. I jeżeli ty dziś jesteś grzesznikiem, idziesz świadomie do piekła. Ale ja tu dziś stoję i chcę ci powiedzieć, że możesz żyć wiecznie. Możesz żyć wiecznie. Ale czy ty tego chcesz? Zatrzymaj się. Posłuchaj. Dziś możesz pojednać się z Jezusem. Dziś możesz patrzeć na ten świat przez kolory. Możesz widzieć wszystko w kolorach, tak jak ja. To jest dla ciebie. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Ale musisz narodzić się z Bożego Ducha, aby wejść do Królestwa Bożego. Do nieba. Jeżeli masz pytania, podejdź. Porozmawiamy. Pomodlę się o ciebie. Poczujesz realnie dotyk Boga. Jego ciepły dotyk. Miłosny dotyk. Który, gdy go przyjmiesz, będziesz 24 godziny na dobę z nim miał relacje. I gdy go poznasz twarzą w twarz, to nie będziesz, nie przestaniesz się tym dzielić. Tak to ja robię, bo doświadczyłem Jezusa. On teraz żyje we mnie. On chce zamieszkać w tobie. Przyjdź. To jest dla ciebie. Za darmo, z łaski. Nie musisz się starać. Nie musisz się spinać. Po prostu przyjdź do Boga taki, jakim jesteś. On pragnie twojego serca i szczerości. Amen.